Tak do pracy poszedłeś? Co ty chcesz ode mnie? Daj mi święty spokój, ja chcę zostać sam. Ty, a co teraz jaja ze mnie robisz? Co? No chyba ty co jaja robisz. Co ty dzwoni chcesz? Do mnie, że cię w pracy 2 tygodnie nie ma, ty do pracy codziennie wchodzisz. No i co? No ty wiesz, jaki to wstyd jest dla mnie, to ty... Ale co ty, jaki wstyd? Ale to o ciebie chodzi, czy o mnie w tym życiu chodzi? A ty pomyślałeś, jak ja się czuję? Ale co ty się czujesz? Jak tak, jak się cała trzęsa się stresuje? Co ty się czujesz? Ja się czuję, ty tylko myślisz o sobie cały czas. Co ty się czujesz? Nie czuję się o sobie. Nie myślę tylko o sobie. Ty tylko myślisz o sobie. Nie myślę o sobie. Słuchaj, no i co, i w dupie ich mam? W dupie ich mam. Oni nie żyją ze mną, tylko ty ze mną żyjesz. Ale człowieku, trzeba pracować do pracy, choć ja do pracy już ciebie nie pojechałam w tej chwili. Zawalam klientki. Ty myślisz, że ja chcę tej wody? Ty myślisz, że ja chcę pić? Że wszyscy się na mnie wyżywają? Że wszyscy mają problem ze mną? Ty jesteś psychiczny, naprawdę. Myślisz, że ja tego chcę? Myślisz, że ja wybrałem to? Ja sam nie wiem, co mi w głowie siedzi. Sam nie wiesz, co ci w głowie siedzi? To do lekarza, jak nie wiesz. Czemu z tym nic nie robisz? No. Staram się, ale jak zderzam się codziennie ze ścianą, robię ci śniadanie, wszystko ci robię, co chcesz. A ty jak taka wredna... Nawet nic nie powiesz. Tylko ciągle mnie oceniasz. Ustaw się z ludźmi w kolejce, którzy mają problem do mnie cały czas. Każdy tylko potrafi oceniać. Nikt nie pomoże. Właśnie tak jak teraz, wjeżdżasz tu i krzyczysz na mnie tylko. Wiesz co, masz ten pierścionek, proszę bardzo. Tutaj ci zostawiam pierścioneczek, nie dogadamy się. Ja nie będę już jak z małym dzieckiem. Ja śniańczyć mi się nie chcę. Ja też chcę mieć swoje życie, a nie tylko się stresować tobą. Idź do tych wszystkich ludzi. Problemami. Ja też mam problemy, ale sobie jakoś z nimi radzę. To nie miało sensu. Ja już nie wiedziałam mu, jak pomóc, pomimo tego, że chciałam, pomagałam, tłumaczyłam. Przez chwilę, tak, tak, kochanie, rozumiem, wiem, masz rację, przepraszam, więcej tego nie zrobię. A za chwilę po prostu jak bomba taka tykająca, znowu to samo. Miałam tego po prostu dosyć, bo moje emocje były różne, była miłość, było super pięknie, a za chwilę była taka bomba, że myślałam, że go zabiję. Po prostu w środku mi wszystko tak buzowało, że ja nie jeść nie mogłam, nic, po prostu paliło mi od środka. Zabieraj ten pierścionek, do widzenia. A do domu, to nawet nie chcę cię widzieć. Ty też cię nie chcą widzieć. Idź sobie pij. I żebyś wiedziała, że tak zrobię. No i powodzenia. Jak się kogoś kocha, też nie chce się patrzeć na to, że ktoś też cierpił, bo wiem, że on cierpiał i to tego nie, dla niego też nie jest to łatwe. Ale później się powiedziałam, czy jestem jakaś głupia, czy jestem idiotką, że ja za każdym razem na to samo się nabieram, bo już nie wiedziałam, czy on naprawdę żałuje tego, co zrobił, bo potem znowu to samo powtarzał, więc się może wcale nie żałował. Może za mnie jakiś, no nie wiem, głupio jakoś robi.